Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. W tym filmiku pokażemy Wam, jak zrobić równe kopertowe rogi, tak jak tutaj widzicie, taki róg zszyty. Takie rogi przydają się przy różnego rodzaju projektach, jak na przykład obrusy, serwetki itd., itd., wszędzie, gdzie potrzebujecie kąt prosty. I właśnie w tym filmiku pokażemy, jak zrobić taki równiutki, który się nie zagina. Normalnie róg byśmy robili w ten sposób, że zaginamy z jednej strony, podwijamy z drugiej strony i zszywamy tutaj i się robi taka klucha na środku, a tutaj jest dużo równiej i dużo ładniej, kiedy szef jest pomiędzy tymi rogami. Tak jak tutaj widzicie, nie będę tłumaczyć dokładnie, jak to wygląda, a z drugiej strony nie widać żadnego szwu, jest wszystko ładnie, równiutko podwinięte, nie ma żadnych zgrubień. I to wszystko, co będziecie potrzebować do tego, oczywiście kawałek materiału, nitka, coś do mierzenia, centymetr krawiecki i przede wszystkim żelazko, ponieważ materiał trzeba będzie wyprasować. I tutaj właśnie mamy linijkę. Materiał i nożyczki. I to jest dosyć ważne właśnie, żeby ten materiał najpierw wyprasować żelazkiem, a potem zaprasowywać wszystkie podwijane brzegi. I sobie najpierw prasujemy. Oczywiście prasujemy z tej lewej brzydkiej strony, a nie z prawej ładnej, na wszelki wypadek. I mamy bardzo, bardzo ładny materiał w słoniki, głównie w niebieskie i parę różowych. A teraz sobie zaznaczamy. Centymetr i podwijamy najpierw materiał centymetr. Od razu możemy zaprasować ten centymetr. On jest tak trochę zaznaczony na oko, nie będziemy używać do tego szpilek. I z każdej strony podwijamy materiał o centymetr. A teraz tutaj mamy właśnie zaznaczenie. I teraz to, co tutaj jest podwinięte, jeszcze raz składamy dwukrotnie, tak żeby tutaj były 2 cm. I mamy zaznaczenia. Pierwsze zaznaczenie jest szerokości centymetra, tutaj znajduje się centymetr od brzegu. Drugie zaznaczenie znajduje się 3 cm od brzegu. I tutaj widzicie, one się krzyżują w tym miejscu. I teraz ten róg złożony odginamy właśnie w tym miejscu, gdzie się krzyżują dwa zaznaczenia. Te dalsze, czyli te, które są 3 cm od brzegu. I podginamy róg, zaprasowujemy i teraz tak wszystkie rogi zrobimy. Dzięki temu mamy kolejne zaznaczenie. Właśnie chwilowo używamy żelazka do robienia zaprasowań i zaznaczania. I teraz z każdej strony wszystkie 4 rogi w ten sposób odginamy i zaprasowujemy. A potem dokładnie w tym miejscu będzie zrobiony szew, ale teraz musimy zająć się wszystkimi rogami. Czyli tam, gdzie się krzyżują te linie dalszego zaznaczenia, odginamy róg do góry. Dokładnie tutaj.
i zszywamy, składamy na pół i potem zszywamy wzdłuż tego zaznaczenia. Potem odcinamy materiał, odcinamy w miarę blisko tego szwu. Nie za blisko oczywiście, ale też jak najbliżej się da. I teraz wszystkie cztery rogi w ten sposób odcinamy. To jest trzeci i czwarty. I teraz odwracamy, wywracamy materiał na drugą stronę. I w ten sposób powstaje idealne, równiutkie zszycie na każdym rogu. I ponieważ to jest właśnie taka podkładka pod talerz na stół, to jeszcze do środka tutaj wszyłam kawałek materiału żółtego i dookoła obszyłam. I dzięki temu właśnie powstaje coś takiego idealnie równiutkiego. Świetny sposób na róg, który właśnie przyda nam się w szczególności w robótkach i w sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z kwadratami i z prostokątami, wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą kąty proste, to warto się właśnie czegoś takiego nauczyć, żeby zrobić idealne, ładne rogi, które się nie zaginają, nie są pofałdowane i nie mają żadnych zgrubień. Są idealnie dopasowane i zszyte, a z drugiej strony nie ma śladu żadnego szwu. Szef jest z tej strony, z drugiej strony jest zupełnie czysto i gładko, jest ładnie zaprasowane i zagięte. Czyli jeszcze raz, najpierw zaginamy o 1 cm, robimy zaprasowania, potem o 3 cm do środka i na samym każdy róg zginamy do przecięcia tego dalszego zaprasowania, a następnie zszywamy i odcinamy. Potem przewracamy materiał na drugą stronę i mamy taki efekt. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!